Witajcie, nazywam się Konrad Hildebrand, a to jest gra Deity, która została stworzona przez studentów z Uniwersytetu Technologicznego DigiPen i znalazła się w dziesiątce PAX-10, czyli dziesiątce ciekawych, niezależnych projektów dostępnych na targach PAX. I tak na tą grę trafiłem. Okazało się, że jest to gra zupełnie darmowa i dostępna w sieci za darmo, bo jest darmowa i dostępna w sieci za darmo. I jest to skradanka. Skradanka z bardzo ciekawym sterowaniem. W sensie sterowanie jest bardzo proste, myszką jak w Diablo. Ale nasz tutaj taki zły ludek skacze, światło go rani, ale może jednocześnie zgasić pochodnie. I są strażnicy. I strażników trzeba zaskakiwać i zabijać. Blach, o tak. O, fuck. O, haha, uciekłem wam. I teraz mogę zrobić łańcuch. Tada! Puch. Trz. Więc przeszedłem samouczek póki co. I przeciwnicy nie byli zbytnim wyzwaniem. Ale zobaczmy, co będzie, jeżeli mnie zauważą. No i co? Okej, więc chyba mnie atakują, ale... Jak widzicie, jestem w stanie im uciec. No, zadają sporo obrażeń. Bo 4 ciosy już mnie nie ma. O. Ale my zrobimy tak. O. I oczywiście za przejmowanie pochodni i za zabijanie jest więcej życia. O, i łańcuchy mogę wykonać 4 połączenia. Strasznie jest ich tutaj dużo. Teraz już. O, raz, dwa, trzy. 4. Hops. Hehe. Oh fuck. Okej, chyba nie zabiłem. O, więc można w tej grze zginąć. Haha, bo w końcu jest to skradanka, więc jeszcze raz. Da. Hops. To nie sięgnę. Ale mogę sięgnąć tak. I ty się niczego nie spodziewasz. Tada, gotowe. Jak wejdę w pochodnie. O, tak założę. Ale chyba ukrycie w pochodnie po prostu sprawia, że jestem ukryty i... Więc dosyć nie jest to trudne. Haha, gotowe. No i tak działa. Dwa, trzy, cztery. Okej. Ciekawe. Wow. Czy jak mnie zauważysz, to jednak mogę cię zabić. O, i stanie w świetle zadaje obrażenie, ale gaszenie lamp leczy. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale tyle.
Okej. Haps. Czasami jak strażnicy zauważą nas, to mimo wszystko tracimy zdrowie. Haps. No i tam nie ma po co wchodzić. Ale można też do takiej pochodni doskoczyć. No, i tada. I żeby przejść dalej, trzeba przeskoczyć. Bardzo dobrze stoisz i pilnujesz jeziora lawy. Good job, good job. Więc, jak rozumiem, to jest taki zakon. My jesteśmy dobrym ludkiem, ale zdaliśmy napadnięcie przez złych, dobrych ludków. Chyba tak. Wow, trochę was się tu najebrało. Bujach. Więc to takie uczucie przeskakiwania z celu do celu jest strasznie fajne. Te łańcuchy po jakimś czasie się odnawiają. Nie jest tak, że można bez końca z nich skakać, ale odnawiają się dosyć szybko. O, zgaśmy sobie coś. Bum, 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 strasznie dużo ich tutaj jest. Wszystkich nie zabiję. Aha, mogę się tak przekraść. Teraz to zginę. Nie, udało się. Okej. Okay. To nie było zbyt trudne. Hops. Hops. Anioła jeszcze nie zabiłem. A, tak to było głupie. Wow. Tak, to było głupie. No to jeszcze raz. Czyli nauczka na przyszłość, omijać anioły. No, okej. Uciekaj duszku, uciekaj duszku. Nie. To było pochopne. W takim razie jeszcze raz. A, no tak, człowiek się. Teraz czas na tamtą czwórkę. No chodź tu. Ha, głupcze. Raz, dwa, trzy, cztery. To tego nie chcemy, ale się ukryjemy. Tutaj. Hmm.
Czy jednak warto się tej grze skradać? A, co nam tam? A, to było głupie. Głupie. I oni też mają te błyszczące tarcze, które oznaczają, że... A. No okej. Więc da się wyjść z tej opresji. A ty, dzielny strażniku, sobie na tej czekasz na mnie, dobrze. Tada! Dobrze, to teraz jeszcze tylko ominiemy tego anioła, bo z nim nie ma zabawy za bardzo. O, hops, hops, hops. Tada! Więc to deity. Podoba mi się, lubię to. Więc gra jest dostępna za darmo. Linka do ściągnięcia znajdziecie w tekście, jeśli czytacie na Poligami lub w opisie filmiku, jeśli oglądacie na YouTubie. Ja nazywam się Konrad Hillebrand i polecam wam tę grę.